Cześć, Artur Wiśniewski z Stockbroker.pl. Atlas ETF.pl. W tym materiale chcę wam powiedzieć o inwestowaniu w złoto na GPW, a konkretnie o instrumencie, który stanowi kolejny krok w pasywnej rewolucji w Polsce, zwłaszcza w kontekście inwestowania przez polskie domy maklerskie. Czy w ogóle warto inwestować w złoto? Zdania są podzielone i można to rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jakiś czas temu pokazaliśmy na atlas ETF.pl dane, które pokazują, że gdyby wziąć portfel 6040 i część obligacji zamienić na złoto, okazałoby się, że stopa zwrotu takiego portfela jest mniejsza, ale czas trwania maksymalnego obsunięcia jest krótszy. A to oznacza, że taki portfel, patrząc historycznie, powinien szybciej wychodzić na nowe szczyty. W złoto można inwestować w formie fizycznej, co ma swoje zalety, ale także w formie złota papierowego, czyli na giełdzie, co jest po prostu wygodne. Do tej pory na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie można było inwestować w złoto za pośrednictwem certyfikatów strukturyzowanych od Raiffeisen albo ING Turbo. Natomiast od końca sierpnia 2023 pojawił się nowy instrument, który ma charakter długoterminowy. To so, HRTF, The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC. ETC nazwa brzmi prawie jak ETF i mają one ze sobą dużo wspólnego. Ich celem jest naśladowanie jakiegoś aktywa bazowego i są to instrumenty notowane na giełdzie. Różnica jest taka, że ETC nieco przypomina swojej konstrukcji obligacje. ETC od HNTF istnieje od 2020 roku, czyli już od kilku lat. W tym czasie zdążył zebrać ponad 800 milionów euro aktywów i jest to kwota na tyle duża, że w moim przekonaniu możemy spokojnie przyjąć założenie, że będzie on w przyszłości w sposób niezakłócony kontynuował swoją działalność. Koszty zarządzania, czyli wskaźnik TER, wynosi 0,25%. Nazwa jest niestety dość długa, co jest mało wygodne, dlatego bardzo często, zamiast korzystać z pełnej nazwy, wykorzystujemy jeden z tickerów i mówimy o nim Ermau. Część osób ma obiekcję przeciwko korzystaniu z ETC, jakiś czas temu spotkałem się z takim porównaniem, że kupowanie ETC jest jak poślubienie kobiety na odległość i przekonanie, że ma się żonę, chociaż nigdy nie widziało się z nią w twarzą w twarz. Jest to trochę prawda, natomiast ja bym powiedział, że nie do końca. ETC to instrumenty, które są w pełni zabezpieczone złotem fizycznym. Na tym, że to złoto istnieje, czuwa specjalna firma audytorska, która co roku okresowo sprawdza to złoto w skarbcach, liczy je, czy ona tam faktycznie jest. Co więcej, w przypadku HAN-ETF, tego ETC od HAN-ETF, istnieje możliwość, żeby zamówić sobie, składając dyspozycję umorzenia, zamówić sobie zamiast gotówkę dostarczenie w formie kruszcu. Konkretnie sztabek czy monet. Oczywiście wymagałoby to poniesienia pewnej opłaty, więc przy małych kwotach byłoby to zupełnie nieopłacalne. Ale dla niedowiarków, którzy, którym się wydaje, że tam nic nie ma, jest ta opcja. Więc jeżeli nie wierzycie, możecie zamówić sobie dostawek fizycznego kruszczu zamiast gotówki, zamiast za umorzenie etc. Debiut etc. od HNTF wprowadza w pewnym sensie rewolucję na polskim rynku w kontekście korzystania z polskich domów maklerskich. Mniej więcej połowa brokerów udostępnia swoim klientom rynki zagraniczne, gdzie dostępne są na przykład właśnie ETC, ale połowa brokerów nie. Natomiast każdy broker w Polsce daje możliwość inwestowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, więc w związku z tym debiutem dostęp do tego typu instrumentów upowszechnia się, ponieważ obecnie każdy praktycznie klient ma możliwość kupna ETC na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Inwestowanie w ETC na giełdzie papierów wartościowych ma kilka zalet. Pierwszą z nich jest brak kosztów przechowywania. Można powiedzieć, że w przypadku części domów maklerskich, jak DMBOŚ, XTB czy Allior, opłata za przechowywanie papierów wartościowych jest nieistotna, ponieważ obowiązuje wtedy, kiedy na rynkach zagranicznych inwestujemy znaczne kwoty rzędu 500 tysięcy czy 1 milion złotych, ale w części przypadków, jak na przykład Mbank, Santander, PKO BP czy PKS-a, Obowiązuje ona nawet wtedy, kiedy inwestujemy mniejsze kwoty. Wynosi ona najczęściej około 0,15%, i biorąc pod uwagę koszty zarządzania ETF-ów czy instrumentów ETC, jest to wartość znaczna. Drugą zaletą inwestowania w ETC na GPW jest brak kosztów przewalutowania. Co do zasady, koszty przewalutowania nie są wysokie w domach maklerskich. Często wynoszą 0,1 czy 0,2%, natomiast w niektórych przypadkach, jak BM Santander czy XTB, potrafią wynosić 0,35% lub nawet 0,5%. Co prawda, inwestując długoterminowo, koszty przewalutowania ponoszone jednorazowo nie mają dużego znaczenia, natomiast jeżeli ktoś inwestuje krótkoterminowo, to koszty przewolotowania mogą być już bardzo istotne. Trzecia zaleta to brak wątpliwości podatkowych. Inwestując w ETF-y czy ETC na rynkach zagranicznych, gdzie notowane są one w walutach obcych, zdarzają się czasem pewne wątpliwości do tego, jak rozliczać podatki. Korzystając z ETC na GPW, sprawa jest prosta. Instrument jest notowany w polskich złotych, co powoduje, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do rozliczenia podatkowego. Gdy dowiedziałem się o planach debiutu RMU na GPW, moja główna wątpliwość dotyczyła tego, czy będzie on płynny. Od debiutu minęło już sporo czasu, więc mamy już doświadczenie i widzimy, że na szczęście ta płynność jest bardzo przyzwoita. Co prawda, gdybyśmy byli inwestorem instytucjonalnym, który inwestuje duże kwoty, no pewnie okazałaby się ona niewystarczająca, ale z perspektywy Inwestora indywidualnego, detalicznego, ta płynność jest całkowicie w porządku. Debiut Ermal na GPW w pewnym stopniu wprowadza rewolucję w polskich domach maklerskich. Natomiast, tak jak powiedziałem, część domów maklerskich umożliwia nam inwestowanie w instrumenty notowane na Giełdzie również na rynkach zagranicznych. A to może rodzić dwa pytania: po pierwsze, czy lepiej kupić Ermal na GPW czy na rynkach zagranicznych, a po drugie, jeśli na rynkach zagranicznych, to czy lepiej Ermal czy inny instrument typu ETC? Poszczegółową odpowiedź na to pytanie odsyłam was do rankingu ETC na złoto na atlasetf.pl, a tymczasem przedstawię wam to w nieco bardziej ogólnie. Jeżeli jesteśmy inwestorem detalicznym, który inwestuje stosunkowo małe kwoty, jeżeli jesteśmy zdecydowani na Han ETF, nie widzę za bardzo argumentów za tym, żeby kupować go na rynkach zagranicznych, raczej skłaniałbym się do kupowania go na GPW. Natomiast jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy lepiej kupić HAN ETF, czy inny instrument typu ETC, odpowiedź brzmi – to zależy. Na rynkach europejskich notowanych jest 30 instrumentów ETC na złoto. W gronie tych największych, najbardziej istotnych HAN ETF, ETC od HAN ETF jest można powiedzieć średniakiem, jeżeli chodzi o opłaty. TR wynosi 0,25% i nie jest to ani tanio, ani drogo. Jeżeli patrzymy na jego konkurencję, warto wyróżnić dwie pozycje. Po pierwsze, iShares Physical Gold oraz Setra Gold. iShares Physical Gold ETC to najbardziej popularny tego typu instrument na złoto wśród klientów polskich domów maklerskich. Jego koszty zarządzania wynoszą 0,12%, czyli mniej niż Han ETF. Ale tu pojawia się pytanie, czy nasz dom maklerski. Pobiera opłatę za przechowywanie, bo jeżeli tak, przykładowo 0,15%, to suma opłat 0,15% opłata za przechowywanie oraz 0,12% koszty pobierane przez ETC daje nam 0,27%, czyli więcej niż w przypadku han-ETF. Więc w części przypadków może okazać się, że łączne koszty będą wyższe w przypadku iShares'a niż han-ETF. Jeżeli chodzi o Setra Gold, jest to dość szczególny przypadek, ponieważ tutaj nie jesteśmy obciążani kosztami zarządzania. Natomiast dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, ten ATC nie jest dostępny u części brokerów, na przykład w Domu Maklerskim BOŚ. Po drugie, to, że koszty zarządzania nie są pobierane, to nie znaczy, że my nic nie zapłacimy. Ten instrument przerzuca koszty zarządzania na domy maklerskie. Domy maklerskie mogą ten koszt Przerzucić dalej na klientów, bądź nie. On wynosi obecnie około 0,36% rocznie. W przypadku wielu domów maklerskich tak się nie dzieje i w praktyce klienci nie ponoszą żadnych kosztów. Natomiast po pierwsze, sprawdź, czy to jest akurat przypadek Twojego domu maklerskiego. Po drugie, jeżeli nawet teraz nie płacisz, istnieje ryzyko, że za jakiś czas dom maklerski takie koszty przerzuci na swoich klientów i wówczas taka opłata może zacząć się pojawiać. A wynosi ona 0,36%, czyli w porównaniu z innymi tego typu instrumentami jest to dość sporo. Koszty zarządzania są ważne, ale nie jest to jedyny element, który może mieć znaczenie przy wyborze. Hen ETF stara się przekonać nas do swojego ETC, podając dwa argumenty. Pierwszy to złoto z recyklingu. Chwalą się tym, że ich instrument jest odpowiedzialny środowiskowo i społecznie, ponieważ korzystają oni z, ze złota z rynku wtórnego, a nie pierwotnego, podając przy tym e, obiekcję, że rynek pierwotny, czyli kopalnie, kopalnie mają zły wpływ na środowisko, bo emitują CO2, oraz ludzie mają problem, bo jest dziura w ziemi. Tak mówiąc, w uproszczeniu. Jeżeli chodzi o mnie, szczerze mówiąc, do mnie akurat to w ogóle nie przemawia, ponieważ jest to zawsze bardzo subiektywne. To, że kopalnie emituje CO2, ok, być może tak jest i powiedzmy, że jest to minus, ale z, dru z drugiej strony kopalnia daje pracę, co jest pewnym plusem, więc moim zdaniem taka ocena, czy kopalnie jest zła, czy dobra jest zawsze czymś bardzo subiektywnym, więc mówiąc szczerze, ja do tego typu kryteriów typu ESG podchodzę akurat z dość dużym dystansem. Drugim argumentem, który podaje HNTF, jest to, że ich depozytariusz, czyli The Royal Mint, brytyjska Mennica Królewska, jest bezpieczniejszym podmiotem niż u konkurencji. I to akurat jest dużo bardziej rozsądny argument. W przypadku pozostałych instrumentów ETC, które są dostępne na rynku, depozytariuszami, czyli takimi instytucjami, które trzymają złoto fizycznie, są przeważnie banki inwestycyjne, jak JP Morgan czy HSBC. W przypadku The Royal Mint jest to właśnie Mennica Królewska, która jest instytucją państwową. I to może robić pewną różnicę. Jeżeli chodzi o bank inwestycyjny, JP Morgan, HSBC i tak dalej, są to duże instytucje, instytucje, którym ufamy, ale jednak są to instytucje prywatne. Ciężko nam sobie może wyobrazić, żeby one upadły. Ale zdarzało się już przypadki wcześniej, że do tego typu bankructw dochodziło, jak przykład Lehman Brothers w 2008 roku. Wydaje się, że bankructwo kraju, takiego jak Wielka Brytania, no jest jednak mniej prawdopodobne, więc z tego punktu widzenia jest to rozwiązanie na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Podsumowując, wady, ja widzę w zasadzie tylko jedną. Koszty zarządzania wynoszą 0,25% i nie jest to czołówka europejska, jest to europejski średniak. Jeżeli chodzi o zalety, jest to jedyny ETC, który w przypadku części polskich brokerów jest w ogóle dostępny. Nie mamy tu kosztów przechowywania papierów, nie mamy kosztów przewalutowania oraz zero wątpliwości podatkowych. Na plus jest też to, że ich depozytariusz The Royal Mint ma gwarancje rządowe Wielkiej Brytanii, a dokładniej z Zjednoczonego Królestwa. Jest też ten argument o tym, że jest tam złoto z recyklingu, chociaż akurat do mnie ten argument nie przemawia. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Zapisujcie się na newsletter i do zobaczenia następnym razem. Cześć!